Pojechałam do Jastrzębia. No. No, ale to już było to już było w trakcie strajku, prawda? Już tak w połowie gdzieś tego strajku było, jak ja się tam zjawiłam. No. No tam właśnie no, Przemek był, potem tam Anitka Gargas była. Tam jeszcze kilka osób, prawda, było, których tam poznałam. Bo Anitkę to ja chyba wcześniej jeszcze poznałam, jeszcze przed tymi strajkami. No, chodziłam codziennie pod manifest, bo tam był oczywiście kordon, ale kobiety to zawsze puszczali tam, bo to baba to zawsze może być matka, żona i tak dalej, prawda, to trzeba puścić, bo górnik musi, prawda. Także tam miałam codziennie informacje. Ale to już było wtedy, jak inne kopalnie padły chyba, tak. Ja już byłam wtedy, jeszcze jak te już inne kopalnie padły i tylko jeszcze ten manifest został. No. Także miałam na bieżąco informacje. Potem jak powiedzieli, że będą wychodzić, ja pojechałam do domu bo wychodzić to trzeba z czymś. Miałam flagę jeszcze z czasów legalnej Solidarności. Jakoś, prawda, tam uchowała się ta flaga, olbrzymia taka flaga. No i pojechałam, przywiozłam tą flagę.